Politycy trzeciej drogi, którzy złożyli w Sejmie projekt ustawy w sprawie tzw. aborcji, wprowadzają wyborców w błąd co do jego treści. Regulacje zawężają ochronę życia nienarodzonych, także w zestawieniu z prawem, jakie obowiązywało w Polsce przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Podpisy przeciwko liberalizacji zbiera grupa Proelio. PSL i Polska 2050 oficjalnie mówią o powrocie do stanu prawnego, jaki funkcjonował przed orzeczeniem podjętym przez Trybunał Konstytucyjny, kiedy rozszerzył on ochronę życia na dzieci chore i te, u których pada przypuszczenie, że mogą być chore. Można oczywiście zaklinać rzeczywistość i mówić, że przeprowadzi się liberalizację prawa, ale w tym sejmie przy tym panu prezydencie nie będzie to możliwe. Projekt, jaki zgłosiła trzecia droga nie przewiduje wprost tak zwanej aborcji na życzenie do 12 tygodnia, jak chcą tego koalicja obywatelska i lewica, ale nie jest prawdą, że to powrót do tego, co było. W regulacjach są nowe zapisy i mogą prowadzić do tzw. aborcji na życzenie. Bo tak należy odczytywać zapisy o zdrowiu psychicznym, wyjaśnia Zbigniew Kaliszuk z grupy Proelio. Jest to wprost stwierdzone, że szczególnie trzeba uwzględnić zdrowie psychiczne kobiet. To jest coś, przed czym bardzo przestrzegamy, żeby pozwalać aborcji na podstawie takiej przesłanki, ponieważ zdrowie psychiczne jest bardzo niemierzalną kategorią. Pojawia się też szantaż wobec placówek jakie mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Trzecia droga chce nałożyć na nie obowiązek prawny wskazania takiego miejsca, gdzie ludzkie życie na wczesnym etapie rozwoju zakończy się śmiercią. To rozpoczęło się polowanie na lekarzy, na dobrych lekarzy, na lekarzy pro life, na tych, którzy odmówią kobiecie tak zwanej aborcji, by chronić dwa życia: kobiety i dziecka. Odmowa lekarza wciąż jest szansą, by porzucić myśl o śmierci poczętego już życia, życia, które chce być przyjęte, a nie porzucone. I wbrew temu, że projekt ustawy zgłoszony przez Trzecią Drogę to zawężenie prawnej ochrony życia ze ścieżką prowadzącą do tak zwanej aborcji na życzenie, z ust byłego polskiego premiera padają takie słowa, które wprowadzają w błąd. Ja popieram pomysł Trzeciej Drogi powrotu do kompromisu aborcyjnego, powrotu do tego, co obowiązywało w Polsce przez 30 lat. Były premier Mateusz Morawiecki mówi, że w partii jest więcej osób myślących podobnie jak on, a to stawia pytanie, czy politycy, którzy chcą bronić niezależności Trybunału Konstytucyjnego, wprost wystąpią przeciwko orzeczeniom Trybunału, samemu rozbijając jego wiarygodność. Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka pyta o wiarygodność posłów, którzy w ostatnich latach otrzymywali silne poparcie od tych, którzy chcieli chronić życie. Wyjaśnia też, że poprzez liberalizację tak zwanej aborcji wielu polityków z różnych opcji chce zwolnić się z obowiązku opieki nad dzieckiem jego matką nad reakcją państwa gdy pomoc jest im pilnie potrzebna. Zaproponowanie Polkom aborcji, takie mam wrażenie zdaniem polityków, mogłoby rozwiązać temat domów samotnej matki, może być może mogłoby rozwiązać temat kosztownej przecież opieki finansowej nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Dziś w tej pracy na rzecz poczętego życia i jego matki, na rzecz rodzin, ci, którzy chcą chronić najsłabszych, zbudowali silną wiarygodność, wiele razy zastępując państwo, oferując potrzebującym i pomoc psychologiczną, i materialną, i dając bezpieczne schronienie.